Cześć! Dzisiaj w tym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak podkreślić oczy białą włóczką. Jest to bardzo fajny patent, jeżeli wykonujecie maskotki i używacie bezpiecznych oczu, a na przykład oczy się zlewają na przykład na brązowych włóczkach, albo chcecie podkreślić, żeby ładniej wyglądało. Także pokażę Wam, jak to zrobić przy bezpiecznych oczach, a przy okazji wyszyjemy naszemu słonikowi brwi. Też zobaczycie, jak ja to robię. Niby dwie kreski, ale czasem warto podglądnąć, jak to wygląda od strony technicznej, praktycznej. Tego słonia wykonałam z woru Swetlana Ostanina, także zapraszam Was na bloga ze zdjęciami na moje polskie tłumaczenie. To co? Jesteście gotowi, żeby zobaczyć, jak podkreślić oczy i wyszyć brwi? To zapraszam serdecznie. Do podkreślenia naszego oka będziemy potrzebować białej nitki. Ja użyłam tej samej, co w poprzednim filmiku, na nasze kły. Igła oczywiście, zabezpieczacie nitkę, wkładacie ją do robótki, żeby nigdzie nie uciekła i będziemy ją wyciągać tutaj w tym miejscu. Także musimy się wbić naszą igłą. Ja akurat tutaj użyłam plastikowej. Wyciągamy tutaj igłę naszą. Ja mam pomarańczową pod okiem. Pamiętajcie, żebyście nie zaciągali mocno nitki, bo zrobią Wam się wgłębienia, a nie o to chodzi. Ma być tylko oko lekko podkreślone. Mi igła akurat uciekła, ale to niczym nie przeszkadza. No i teraz, żeby zrobić fajne podkreślenie oka, no to potrzebujemy tak naprawdę wziąć tutaj sobie do pewnego momentu, który nam się podoba, wysokości, żebyśmy włożyli igłę z powrotem. I ten zabieg będziemy powtarzać na oku z drugiej strony, czyli będziemy wyciągać tutaj naszą igłę po drugiej stronie, a tu oko powinno nam się już samo za pomocą tej nitki podkreślić. Jeżeli włóczka jest zbyt cienka, kreska Wam się nie podoba, bo jest za cienka, to musicie powtórzyć jeszcze raz z tej samej strony, żeby było grube. Mam nadzieję, że widać tą lekką kreseczkę. Jeżeli Wam się nie podoba, to będziemy powtarzać. Ja myślę, że jeszcze raz zrobimy, żeby to się bardziej oko odznaczało. Teraz jesteśmy z drugiej strony naszego oczka. Mamy naszą wyciągniętą nitkę. Robimy dookoła, wkładamy. Jak już wspomniałam, jeżeli jest za cienkie, to musimy iść w drugą stronę jeszcze raz. Co też tutaj zrobimy, żebyście jeszcze raz zobaczyli, jak to wygląda. Wyciągam tą igłę. Zobaczcie, drugie oko też już mamy lekko podkreślone. Przypominam, żebyście za mocno nie zaciągali nitki, bo Wam się schowa. A my jeszcze raz zrobimy obwolutkę z każdej strony oka, żebyście zobaczyli, jak to wygląda jeszcze raz w praktyce. Bierzemy niteczkę dookoła. Wkładamy w miejsce, w którym się kończy ta nitka. I wyciągamy z drugiej strony naszego oka. Pamiętajcie, żeby zrobić to w tych samych miejscach, żeby nie było przesunięć. Możecie użyć oczywiście grubszej włóczki, śmiało, jeżeli na dolfinie, to może być i dolfin. Zobaczcie, że to oko już fajnie jest podkreślone. No i z drugiej strony wykonujemy ten sam zabieg i już nie będziemy wyciągać koło oka, tylko gdzieś, gdzie zabezpieczymy sobie nitkę. Także śmiało możemy pod naszymi kłami, tutaj o, widzicie? Jest już też oko podkreślone. Nie zaciągajcie nitki, żeby nie zrobić niepotrzebnych wgłębień. A teraz zabezpieczymy naszą pracę. W środku tutaj supełkiem. Schowamy nitkę do środka. Wyciągam. Supeł nam się schowa. Ucinam nadmiar nitki. No i podkreślenie tutaj oczywiście schowam. Podkreślenie oczu już mamy gotowe. Widzicie? Dwie kreseczki z jednej i z drugiej strony, a oczko nabrało zupełnie innego charakteru. Teraz potrzebujemy wyszyć brwi, czyli potrzebujemy igły, czarnej nitki. Oczywiście końcówkę zabezpieczam supełkiem, żeby nam się nie przesuwało. No i teraz w zależności od tego, czy chcecie, żeby te brwi były grubsze, chudsze, no to musicie sobie zobaczyć, czy chcecie nitkę podzielić na pół. Ja przy dolfinie nigdy nie dzielę włóczki yarn-art jeans, tylko zostawiam tak. No i teraz kwestia rozplanowania, jak te brwi wyszyć, czy takie poziome kreski, nadać im charakteru bardziej takiego złośliwego, czy lekko zaokrąglone.
to już musicie sobie sami rozplanować, jak to zrobić. A my spróbujemy wyszyć brwi. Teraz zobaczymy, co to nam wyjdzie. Ja myślę, że to będą zwykłe dwie poziome kreseczki, równoległe do oczu. Coś mniej więcej na tej zasadzie, czyli wyciągnęłam igłę z tej strony, robię po skosie przez 2,5 słupki. Wyciągam z tej strony oka. Z reguły igła sama nas poprowadzi prostopadle, równolegle na drugą stronę, żebyście sobie zobaczyli. Tutaj zobaczcie, wychodzi igła. Jest na równi. Tutaj nie zaciągajcie zbyt mocno. Jak zaciągniecie, to zrobicie sobie głębienia. No i po skosie znowu robię na wysokość 2,5 słupków. Wkładam igłę. No i wyciągam ją gdzieś, gdzie mogę sobie zrobić supełek. Zabezpieczyć naszą pracę. O, brwi mamy już zrobione, zobaczcie. Dosłownie dwie kreski, a bardzo fajnie to wygląda. Ja sobie pozwolę tutaj nitkę jeszcze przez 1,5 słupek przeciągnąć, żeby nam się nie przesuwała w robótce. Lekko się schowa w dolfinie. O, jest fajnie zrobione. Robimy supełek. Akurat plusem tej włóczki jest to, że jest puchata, więc w innym kolorze włóczek też nie będzie zbytnio widać, jeżeli właśnie poprzewlekamy je przez inne półsłupki. Ja wyciągam, zaciągam, ucinam nadmiar nitki. Chowam i sami zobaczcie, podkreśliliśmy nasze oczy, wyszyliśmy brwi, dosłownie dwie kreski, a słonik nabrał zupełnie innego charakteru. Niby takie, można powiedzieć, małe dodatki, a jednak nadają pełni naszej pracy. Mam nadzieję, że cały filmik właśnie o samym słoniu, o rokłach i o wyszywaniu właśnie i podkreślaniu oczu Wam się podobał, także zapraszam Was serdecznie. Dziękuję za lajki, subskrypcje, komentarze. A w przyszłym filmiku zajmiemy się prawą i lewą stroną robótki, także zobaczycie, o co chodzi, żeby osoby początkujące wiedziały, jak to się je w amigurumi. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć, pa!